Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj na tapet wezmę problem nadmiernych zakupów i jak przestać kupować ubrania, jak w końcu ogarnąć swoją szafę, żeby mieć się w co ubrać. Temat bardzo trudny, bardzo rozległy, ale mam nadzieję, że troszkę rozjaśnię, trochę pomogę i razem w jakiś sposób zapanujemy nad Twoją szafą. Po pierwsze, żeby zrozumieć, w jaki sposób działają wszystkie te mechanizmy, które pchają Cię do powiększania swojej szafy o kolejne sztuki, musisz zrozumieć, dlaczego w ogóle kupujesz. I żeby to zrozumieć, jakie są potrzeby tego nadmiernego wydawania pieniędzy, robienia kolejnych i kolejnych zakupów, odsyłam Cię do pierwszego odcinka mojego podcastu, w którym znajdziesz 24 powody, dla których ciągle kupujesz nowe ubrania i nie masz się w co ubrać. Jeżeli przesłuchasz ten odcinek, to gwarantuję, że wyniesiesz z niego dla siebie bardzo, bardzo dużo. Jeżeli jeszcze go nie słyszałaś, to polecam zacząć od niego, zanim przejdziesz dalej, a jeśli już jesteś po tym odcinku, to tutaj mam dla Ciebie takie konkretne wskazówki, co można robić, żeby kupować mniej, ale czuć się lepiej i też lepiej wyglądać. Przede wszystkim musisz zacząć się łapać na sytuacjach problemowych. Mówiąc musisz, po prostu staram się przekazać, że warto coś robić. W przypadku niektórych osób to określenie musisz może być takie trochę triggerujące, więc pamiętaj, że zawsze, kiedy mówię musisz, no to jest taki mój sposób na tłumaczenie sobie czegoś, co powinnam zrobić, ale Ty traktuj to jako na przykład wskazówkę, że powinnaś albo warto. Wszystko sprowadza się tutaj do tego, że najlepiej łapać się na sytuacjach problemowych, takich sytuacjach, które sprawiają, że my chcemy kupować, a to mogą być różne sytuacje, to może być nuda, to mogą być nadmierne emocje, to może być złość, ucieczka myślami, poczucie takiego niewystarczania, to może być poczucie niespełnienia. Czasami zdarza się, że nadchodzi jakaś emocja, my niekoniecznie potrafimy ją nazwać, ale jest to dla nas niewygodna emocja. Ona wprowadza jakieś napięcie. My chcemy to napięcie po prostu rozładować, a zakupy to jest bardzo, bardzo łatwy regulator napięcia. Bardzo łatwy sposób na to, żeby sobie po prostu ten humor poprawiać albo wypłaszczać jakieś złe emocje. I jeżeli zauważysz, że coś takiego u Ciebie się dzieje, to sposobem jest dawanie sobie takiego pstryczka w nos, że aha, to jest ten moment, to jest ten wyzwalacz. Wtedy wiesz, warto sobie usiąść na spokojnie i zastanowić się, co jest tym wyzwalaczem albo tymi wyzwalaczami, które sprawiają, że my często kupujemy. Ja z własnego doświadczenia powiem Ci, że na przykład w pracy, przed komputerem, takie mimowolne wręcz chodzenie po sklepach, po aplikacjach, po jakichś platformach zakupowych, to może być element prostakrynacji. Po prostu Ty chcesz odwlekać zadania, które w jakiś tam sposób są dla Ciebie w tym momencie niewygodne, nie chce Ci się tego robić, więc tak podświadomie zajmujesz się czymś, co można by było nazwać produktywnym, czyli kupienie sobie czegoś ważnego, potrzebnego, a często kupujesz rzeczy, które są po prostu zbędne i kupujesz nadmiernie. Często takie wyzwalacze pod tytułem muszę teraz iść coś kupić pojawiają się po nieudanym ubieraniu się na jakąś okazję. Załóżmy, że miałaś zaproszenie gdzieś do znajomych, no i dosłownie nie wiedziałaś, jak się ubrać. Na sportowo no nie pasuje, bo pewnie ludzie będą odstrzeleni. Bardzo elegancko też się nie ubiorę, bo powiedzą mi, że wyglądam, jakbym przyszła, nie wiem, na rozpoczęcie roku szkolnego. Może być tak, że trudno będzie Ci wybrać stylizację na konkretną okazję i pod konkretne towarzystwo. Pójdziesz ubrana w taki sposób, że nie będzie Ci się to podobało, a następnie po takiej nieudanej stylizacji wrócisz z ogromną potrzebą wywalenia wszystkiego, zrobienia zakupów od nowa, usystematyzowania swojej szafy i
to była ta sytuacja problemowa, właśnie ta emocja, która sprawiła, że zostałaś wytrącona z równowagi i poczułaś, że ty musisz zacząć coś teraz robić z tą szafą. Musisz zacząć kupować, wyrzucać, zmieniać, przeorganizowywać. Dobrze to powiedziałam? Jeżeli dotyka cię ten problem, to daj proszę znać w komentarzach, bo mam wrażenie, że jest to dosyć częsta sytuacja i sama wielokrotnie miałam taki problem, ale wiesz, da się z tego jakoś wykaraskać. Tak samo jak na przykład takie łapanie się na sytuacji, kiedy kupujesz w weekendy. Może kupujesz wtedy z nudów. Nie jesteś zajęta pracą, skończyłaś wszystkie swoje obowiązki, w zasadzie nic takiego ważnego nie robisz. Co by tu porobić? A zerknę, co tam pojawiło się nowego w sklepach. Znasz to, prawda? Ja też to doskonale znam. Zanim cokolwiek kupisz, warto się zastanowić nad kilkoma kwestiami. I warto sobie też wypisać te kwestie. Możesz sobie je gdzieś wynotować, one się naprawdę przydają. Czyli tak, pierwsza sprawa, czy czasami nie masz już czegoś takiego samego? Czyli na przykład, zobaczyłaś czarną bluzkę. Jej, jaka ładna czarna bluzka. Chciałabym ją, chcę sobie ją kupić. Stań na chwilę, no, czy usiądź, zastanów się, czy ja czasami już nie mam czarnej bluzki? Czy ja czasami nie mam bardzo podobnej czarnej bluzki? A może ja mam już 3 czarne bluzki? Bardzo często okazuje się, że my mamy już taką samą albo podobną rzecz. Druga kwestia, zastanów się, czy jakaś inna rzecz, którą masz, może spełnić to samo zadanie czy podobne. I wracamy. Wow, jaka czarna, super bluzka. Ale czy ja przypadkiem nie mam już 15 bluzek? Czy ja nie mogłabym w ciągu 15 kolejnych dni nosić codziennie inną bluzkę? Czy ja muszę koniecznie mieć tą 16? No przecież ja mam 15 innych. Wiesz, to się takie wydaje bardzo oczywiste, ale mi to pomogło po prostu z tego etapu takiego wizualizacji, jak ja bym pięknie wyglądała w tej czarnej bluzce, wejść w taki pułap, jestem w tu i teraz. Ja mam nie tylko czarne bluzki, ale też inne bluzki. Ja ogólnie mam. Halo, czas otrzeźwieć, ja nie muszę tego kupić. Schodzę po prostu tak jak gdyby na ziemię, odrywam się na chwilę, zaczynam myśleć racjonalnie. A nawet jeśli to, co przed chwilą powiedziałam, nie zdaje egzaminu, to punkt kolejny. Zastanawiasz się, co z posiadanych rzeczy możesz kreatywnie wykorzystać. Czyli widziałam super stylizację z piękną czarną bluzką. Nie mam takiej bluzki, ale mam przecież koszulę, satynową, lejącą koszulę, czarną. No przecież ta koszula w połączeniu z jakimiś spodniami będzie wyglądała prawie tak samo jak na tej stylizacji z czarną bluzką, która mi się podoba. To prawie jest to samo. Jest to kreatywne odtworzenie jakiejś tam stylizacji, co często robią różne blogerki, instagramerki, tiktokerki, odtwarzają znane stylizacje, albo znanych osób stylizacje, wykorzystując to, co mają. No nie odtwarzają tego jeden do jednego, tylko wykorzystują swoje rzeczy, no bo da się, bo tylko trzeba się na to otworzyć. Znowu, to wszystko wymaga zastanowienia i ja doskonale wiem, jak to jest podczas tego impulsu zakupowego, kiedy ojej, ja chcę to kupić teraz. Właśnie to otrzeźwienie, zejście na ziemię bardzo często sprawia, że chcę, ale wybieram, że nie zrobię tego, bo nie muszę, bo te emocje mną do końca nie rządzą. A jeżeli chodzi już o emocje, to punkt kolejny. Warto się zastanowić, jaką emocję ma ci dać teraz zakup tej rzeczy. Bo my kupujemy emocjami. Kiedyś na pewno zrobię na ten temat osobny odcinek. My kupujemy dlatego, że marki, sklepy nie sprzedają nam tylko produkty.
One nam sprzedają emocje i wizje jakiejś przyszłej siebie, jakiegoś przyszłego życia, wyglądu, samopoczucia, rodziny. Naprawdę, czasami jeden produkt może sprawić, że w naszej głowie wykreuje się jakieś takie postrzeganie świata w sposób tak idealistyczny i jakieś mylne przeświadczenie, że po zakupie tej jednej rzeczy nasze życie się zmieni. No wiesz, po zakupie książki, czy szkolenia, czy no nie wiem, po wydaniu pieniędzy na jakiś tam kurs, rzeczywiście twoje życie się może zmienić, ale czy twoje życie zmieni się po zakupie tej nowej, pięknej, czarnej bluzki? W pewnym sensie tak, bo ona może dodać ci pewności siebie, możesz zdecydować się pójść w niej na rozmowę kwalifikacyjną, dostać nową, lepszą pracę. Wiesz, można by było dopisywać do tego jakieś tam dalsze punkty i jakąś filozofię, ale nie o to tu chodzi. Chodzi mi o to, że trzeba pomyśleć sobie realnie, że zanim dodam do koszyka, czy to wirtualnego, czy tego stacjonarnego, rzeczywistego, to czy ja przypadkiem nie chcę sobie teraz kupić emocji? Czyli na przykład lepszego samopoczucia, jakiegoś takiego spokoju, pewności, więcej samoakceptacji. To mogą być bardzo trudne tematy i ja wiem, że każda z nas kobiet to przerabia, no nie tylko kobiet, mężczyźni tak samo, ale no moje podcasty są kierowane głównie do kobiet. To jest taka kwestia warta zastanowienia. Czasami warto w nią wejść po prostu głębiej. Punkt kolejny, czy i cokolwiek ta rzecz realnie zmieni w moim życiu. Czyli wracamy do tej naszej czarnej bluzki. Mamy ją w koszyku w sklepie internetowym i zanim klikniemy realizuj, zamów, zapłać, zastanówmy się, czy posiadanie tej rzeczy rzeczywiście wpłynie w jakiś sposób na nasze realia, na nasze życie. Czy coś nam pomoże, czy sprawi, że w naszym życiu po prostu będzie jakoś, jakkolwiek to można rozumieć, lepiej. Bo jeżeli się okazuje, że taka rzecz, i my wiemy już o tym z góry, nie zmieni nic, no to jeżeli nie zmieni nic i my zdajemy sobie z tego sprawę, to po co nam ona w naszym życiu? Ja wiem, że to się wszystko takie odkrywcze wydaje i jednocześnie oczywiste, bo my nad tym po prostu nie dywagujemy na co dzień. A gdybyśmy może zaczęły dywagować i właśnie zastanawiać się, zadawać sobie te pytania, to udałoby się uniknąć wielu tych rzeczy, bo zamiast skupiać się na tych emocjach i szczęściu, jakie dają nam zakupy, skupiałybyśmy się na przeżywaniu na przykład każdego dnia, na tym, że tak jak ja teraz, możecie się delektować pyszną kawą, że za oknem jest piękna pogoda albo zła. Taka też jest potrzebna. Kolejny punkt, ograniczenie sobie możliwości zakupu. Czyli kiedy już zastanawiasz się nad tym wszystkim, wiesz, co wywołuje w tobie te ochoty na zakupy, wiesz, że kupujesz emocjami, że na przykład możesz część tych rzeczy odpuścić w kontekście zakupu i wykorzystać inne, ale no wiadomo, nadal będą się potrzeby zakupowe pojawiały, no i fajnie byłoby w takim przypadku odpuścić sobie taką walkę ze sobą, kupię, nie kupię, kupię, nie kupię, tylko utrudniać sobie ten proces zakupowy i na to utrudnianie też mam kilka trików, no które sama po części stosuję. Pierwszy utrudniacz to jest usunięcie sobie danych płatności dostawy z Allegro czy ze sklepów, z których korzystamy. No chodzi o to, że na przykład w niektórych sklepach na pewno masz już zapisane dane adresowe, wybraną metodę płatności, wybrany paczkomat i czasami to zrealizowanie takiego zamówienia wymaga od Ciebie dosłownie dwóch kliknięć. No i kiedy to jest takie łatwe, no, dla mnie na przykład jest to bardzo łatwe na Allegro, to my nie mamy czasu, żeby się zastanowić. Zanim po prostu zadasz sobie te pytania, o których mówiłam wcześniej, to już klikasz kup. No i często jest za późno, potem pojawia się ta fala pozytywnych emocji związanych z zakupem i jest musztarda po obiedzie. A jeżeli usuniesz sobie te dane płatności i wejdziesz do sklepu i będziesz musiała wszystko wprowadzić jeszcze raz,
to być może, no nie na pewno, ale być może na tym etapie zyskasz te 30 sekund czy minutę na zastanowienie się. I wtedy może postanowisz, ach, jednak mam podobną bluzkę. Albo, ach, szkoda mi wydawać tych pieniędzy na tą bluzkę. Wiesz, zawsze zyskujesz jakieś cenne sekundy i być może one w jakiś sposób pomogą. Możesz też sobie zablokować strony, których nadużywasz. Jest taka aplikacja, na przykład typu BlockSite, gdzie wpisujesz adres strony internetowej i sobie ją zablokowujesz. Czyli kiedy chcesz ten adres odwiedzić, to po prostu wyświetla ci się jakaś strona typu o nie, 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 tutaj nie wejdziesz, blokada, coś w tym stylu. Wiadomo, że zdjęcie tej blokady to też są dwa kliknięcia, ale kiedy już tę blokadę zobaczysz, to uzmysłowisz sobie, że aha, znowu weszłam na ten sklep, znowu chciałam coś oglądać, znowu chciałam po prostu coś do tego koszyka dodać i kupić. To może być taki stoper na tej drodze twojej zakupowej i on też w części przypadków może po prostu zadziałać jako taki zimny prysznic. Hej, halo, miałaś nie odwiedzać tego sklepu, miałaś na przykład przez jakiś czas zrobić sobie przerwę. Potrafi to działać. Kolejny sposób to jest wrzucenie do koszyka czegoś i odroczenie zakupu o 24 godziny w każdym przypadku. W każdym przypadku. Niezależnie od tego, czy na przykład stany magazynowe pokazują, że jest 100 sztuk, czy że jest ostatnia sztuka. Ja wiem, że kiedy jest ostatnia sztuka, to nachodzi nas ten mityczny efekt FOMO, o którym mówiłam w pierwszym odcinku, ale mimo wszystko warto się jakoś przemóc. No bo wiesz, nawet jeżeli stracisz tą jedną sztukę, to świat się nie kończy. Inna marka wyprodukuje coś bardzo podobnego, w innym sklepie w końcu to znajdziesz. Ja, kiedy traciłam te swoje takie upatrzone egzemplarze, to praktycznie nigdy nie okazało się, że już nie znalazłam czegoś takiego samego albo bardzo podobnego. W końcu zawsze znalazłam, a często okazywało się, że kiedy już znalazłam, to wcale już nie chciałam tego kupić. Także to odroczenie sobie tych zakupów też może sprawić, że utrudnisz sobie ten zakupowy proces. Kolejny mój sposób to narzucenie sobie takich ograniczeń w stylu chodzę na zakupy stacjonarne tylko dwa razy w tygodniu, a na przykład przez internet kupuję tylko raz w tygodniu, załóżmy w piątki. Czyli na przykład masz ochotę przejrzeć sobie gdzieś sklepy internetowe w środę, robisz to, dodajesz coś do koszyka, ale no nie wolno ci dzisiaj kupić, bo dzisiaj nie jest dzień zakupowy. Dzisiaj jest środa, natomiast ty kupujesz przez internet w piątki. Więc musisz poczekać i nie ma zmiłuj. I wiesz, to po prostu jest taka sztuka konsekwencji i takiej umowy samej ze sobą. Bo wiadomo, że nikt w żaden sposób nie będzie cię z tego rozliczał, że no nie dostaniesz ani kary, ani nagrody. Po prostu to jest taka honorowa umowa sama ze sobą. Czyli dzisiaj nie kupuję, bo tak sobie postanowiłam. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że są ludzie, którym charakter pozwala na coś takiego w bardzo, bardzo prosty sposób, a są też takie, które no, mają inny charakter i nie tolerują czegoś takiego, takich umów same ze sobą nie zawierają albo ich po prostu nie dotrzymują. I ani jedne, ani drugie nie są lepsze czy gorsze, po prostu różni nas charakter. Ja sama potrafię pewnych umów dotrzymać ze sobą bardzo, bardzo ściśle, a innych, no niekoniecznie, bo zawsze stwierdzam, ach, dzisiaj będzie jakieś odstępstwo, więc no, to może pomóc, aczkolwiek nie daje gwarancji, że akurat u Ciebie zadziała. Podobną metodą może być natomiast narzucenie sobie określonego budżetu na zakupy, jakiego nie możesz przekroczyć. Czyli na przykład ustalasz sobie, że w tym, powiedzmy, miesiącu na zakup ubrań możesz przeznaczyć 300 zł. I tak, musisz w ten sposób dysponować tym budżetem, żeby się po prostu wyrobić od dnia do dnia. Jeżeli coś Ci się bardzo podoba, a wyczerpałaś już swój budżet, no to niestety, sorry, ale musisz poczekać do dnia, w którym uruchomi się nowy budżet.
I to może też w taki sposób ograniczyć chęć tych nieprzemyślanych zakupów, dlatego że stwierdzisz, przede mną jeszcze cały miesiąc, jeśli kupię teraz to i to, co tak no, średnio potrzebuję i średnio chcę, to braknie mi mojego budżetu na taki zakup, jeśli by trafiło się coś super. I tu znowu, to jest też kwestia tej honorowej umowy ze sobą, no bo wiadomo, jeżeli masz pieniądze, masz do nich łatwy dostęp, to ty stwierdzisz, no przecież ja mogę sobie pozwolić, mogę przekroczyć powiedzmy ten pułap 300 zł. No fakt, możesz, tylko no właśnie, wszystko kwestia charakteru. Bardzo podobny sposób to znowu narzucenie sobie wyzwania typu tydzień albo miesiąc bez zakupów, albo na początku z ograniczeniem zakupów do konkretnej kwoty, czyli na przykład ograniczam zakupy ubrań w tym miesiącu do kwoty 300-400 zł, albo na przykład ograniczam zakupy do 3 sztuk. To zawsze też będzie się wiązało z jakimś tam niższym budżetem, no chyba, że kupisz 3 sztuki rzeczy premium, to wtedy wydasz naprawdę sporo, ale zakładam, że przy takim średnim budżecie to ta suma będzie jakoś znośna przy 3 ubraniach. Możesz też wykorzystać taki sposób, że narzucasz sobie ograniczenie dotyczące zakupu przedmiotów z konkretnej kategorii. Czyli na przykład w tym miesiącu nie kupuję już ubrań, albo nie kupuję torebek, albo przez najbliższy kwartał nie kupuję butów. No i to wszystko, albo zadziała, albo nie, ale skorzystać warto. Czasami nawet sobie warto założyć taki specjalny zeszyt, jakiś taki rozwojowy, czy jakiś plik na komputerze, czy nawet w notatniku na telefonie i zapisać sobie takie solenne postanowienia, że na przykład w tym miesiącu nie kupuję tego i tego i tego, ograniczam wydatki do tego i tego i tego dnia, na przykład do tej i do tej kwoty, może Ci to pomóc. Kiedy już tak sobie utrudnisz teraz te zakupy, to warto byłoby się zastanowić, czy Ty masz bazę ubrań, butów i dodatków w szafie. Bo często jest tak, że tej bazy po prostu nie ma, albo nam się wydaje, że ona jest, ale ona nie gra i nie funkcjonuje tak, jak powinna. Warto wyjść od tego, żeby zbudować solidną bazę z rzeczy, które rzeczywiście do Ciebie pasują i pasują do Twojego stylu życia. Słuchaj, to jest temat rzeka. Nie kupuj marynarek czy, nie wiem, małej czarnej, jeśli Ty nie masz ich gdzie nosić, no bo ktoś powiedział czy napisał, że to jest must have w szafie każdej kobiety. Ja mam taki tryb życia, że do mnie pasowałyby te must have, dlatego że potrzebuję i eleganckich rzeczy, i sportowych, i casualowych, ale wiem, że są kobiety, których styl życia jest tak jak gdyby pasujący tylko do jednej z tych dziedzin, do tych stylów, bo one na przykład potrzebują być praktycznie cały czas na elegancko albo cały czas na sportowo. I takiej eleganckiej pani, kiedy my powiemy, że ona musi mieć w swojej szafie trampki, to możemy robić po prostu krzywdę, bo ona rzeczywiście może uwierzyć w to, że te trampki to zmienią jej styl, i ona je kupi, wyda pieniądze i będzie miała takie przeświadczenie, że mam, nic się nie zmienia, no dlatego, że ona trampek po prostu nie wykorzysta. I analogicznie, możesz słyszeć, że potrzebujesz na przykład biznesowego garnituru i sobie taki garnitur kupić. Tymczasem ty pracujesz powiedzmy, nie wiem, w zawodzie, zajmujesz się sportem. Na przykład jesteś nauczycielem WF-u i naprawdę nie nosisz biznesowych garniturów, bo nawet na jakieś takie ważne uroczystości wybierasz raczej styl smart, casual czy casualowy, więc te wszystkie must have nijak się mają do naszej rzeczywistości. Po prostu potrzebujesz zbudować sobie solidną bazę, ale bazę, która pasuje do Twojego życia, nie do życia influencerek, blogerek, pisarek, do Ciebie. Kolejne zagadnienie to konieczność kupowania rzeczy, które no, rzeczywiście będziesz miała okazję nosić, które no, wynikają z tej właśnie bazy. Jeśli pracujesz zdalnie albo masz wolny zawód, to postaw na ładne dresy, stylowe sweterki, jakieś miękkie dżinsy, wygodną obuwie. Jeśli chodzisz do biura,
no to skompletuj zestaw składający się z biznesowych sukienek, jakichś spódnic, bluzek, spodni, eleganckiego okrycia wierzchniego, stylowych butów. Jeśli jesteś bardzo aktywna fizycznie, wybieraj takich więcej ubrań w stylu sportowym, a szafę możesz wtedy uzupełnić stylem casual, niewielką liczbą takich eleganckich rzeczy na ważniejsze okazje. Musisz mieć podstawy, najlepiej takie klasyki, bez wzorów, w takim fasonie, który nie jest ani przestarzały, ani bardzo trendy, czyli takim, który no nie sprawi, że będziesz wyglądała jak ciocia Klocia, ale też nie takim, że jeśli ubierzesz tą rzecz za rok, tę rzecz, to ktoś zerknie na ciebie i stwierdzi, o, urwała się z choinki, bo to już jest po prostu niemodne w tym sezonie. Czyli taki złoty środek, wiesz, nie celujesz ani w jakieś archaiczne fasony, na przykład, no nie wiem, szanelki o tym pudełkowym kroju, jeśli to do ciebie nie pasuje, ani w jakieś top of the top z wybiegów teraz albo z najnowszych kolekcji sieciówek, bo skrajności nigdy nie są dobre. I jeżeli zaczynasz, to w skrajnościach po prostu nigdy nie odnajdziesz się na tyle, żeby czuć, że jesteś w dobrym miejscu, dobrze wyglądasz, no nie potrzebujesz znowu nadmiernie kupować. Zawsze będziesz taka rozedrgana, rozerwana między jeszcze nie mam tego, jeszcze nie mam tamtego, jeszcze ktoś powiedział, że powinnam mieć to. To często droga donikąd. Kolejnym punktem to jest konieczność wyrzucenia nadmiaru i takich nietrafionych rzeczy. Nadmiar skłania nas bardzo często do kolejnych zakupów. No jeżeli się ograniczysz, to paradoksalnie będzie ci łatwiej wybierać i tak lepiej wykorzystasz posiadane rzeczy. Więc jeżeli masz ciągle potrzeby, żeby coś kupić, ciągle taki niedostatek, ciągle to uczucie, że jeszcze nie mam wszystkiego, to bardzo dobrym pomysłem, a w zasadzie to jednym z pierwszych, które warto wcielić w życie, to jest zrobienie porządku w szafie. No jeśli nie wiesz, jak się do tego zabrać, albo żadne poradniki nie przemawiają jakoś mocno do ciebie, to wkrótce pojawi się mój odcinek o porządkach w szafie i z tego odcinka dowiesz się, jak to naprawdę solidnie zrobić, jak w końcu odetchnąć z tą szafą, jak pozbyć się tego, co tak długo tam zalega i co ci nie służy i lepiej wykorzystać to, co masz, bo to wiesz, nie sztuką jest mieć ciągle więcej, sztuką jest umieć perfekcyjnie wykorzystywać to, co mamy, kreatywnie, tak często, miksować jednocześnie i móc cały czas cieszyć się innym lookiem, jakąś inną odsłoną siebie, bo to często o to właśnie w modzie chodzi, że ona nie ma jakichś sztywnych zasad, bo to jest taka kreatywna dziedzina i nawet jeżeli wydaje ci się, że ty nie potrafisz się tym bawić i się w tym nie odnajdujesz, to ja ci pokażę, że możesz i że dasz radę i że będziesz w tym świetna, tylko trzeba znać podstawy. No i druga sprawa. Wiedza to jest jedno, a praktyka to jest druga rzecz. No bo nikt nigdy nie nauczył się czegoś perfekcyjnie z samych tylko książek. Zawsze musi do tego dojść taki element po prostu własnej pracy, własnej praktyki i wtedy okazuje się, że jesteśmy z każdym dniem coraz lepsi. Ale o tym innym razem. Kolejny punkt, kolejna moja rada to jest zacznij nosić to, co masz. Jeśli tylko trzymasz w szafie rzeczy, które ciągle kupujesz, no i ich nie nosisz, to masz wrażenie, że ciągle musisz coś dokupić, no żeby ci było lepiej. A prawda jest taka, że ty po prostu nie masz okazji zaznać tego uczucia, jakie daje posiadanie tych pięknych rzeczy, które kupujesz, bo ich nie nosisz, więc cały czas próbujesz się stymulować tym uczuciem, które powinno się pojawić po zakupach, ale ostatecznie po prostu do tego uczucia nie dopuszczasz, no bo fizycznie nie dochodzisz do tego ostatniego etapu, no czyli do użytkowania. Po prostu zacznij się od teraz stroić we wszystko to, co masz w szafie. Nie noś tylko tych starych, wyciągniętych dresów, tylko zacznij nosić te piękne bluzki, sukienki, body, bo jeśli nie teraz, to kiedy? Fakt, że my nie użytkujemy rzeczy, które posiadamy, sprawia, że mamy ciągle ochotę kupować nowe, żeby zaznawać tych emocji związanych z posiadaniem. A to jest błędne koło i to do niczego nie prowadzi. Jeżeli zaczniesz nosić, zaczniesz użytkować,
to wtedy poczujesz, że ta presja na kolejne zakupy i wydawanie pieniędzy może być zdecydowanie mniejsza. Kolejna moja porada to rozluźnienie zamiast zakupów. Wiem, powiesz, jak to brzmi banalnie. Może i banalnie, ale praktyka pokazuje, że te banały często mają w sobie bardzo dużo prawdy. Jeśli czujesz, że nagle musisz coś kupić, to wyjdź na chwilę z tego stanu. Zostaw sobie na moment ten telefon na stole, odejdź od komputera, nie wiem, zrób sobie kawę, herbatę, zrelaksuj się, wczuj się w siebie. Po prostu wyjdź z tego stanu, w jakim teraz jesteś, postaraj się go czymś przełamać i zadaj sobie dwa fundamentalne pytania. Czy ja naprawdę tego chcę? W domyśle, czy chcę kupić tą rzecz? Jeśli odpowiesz nie, bo tak czasami się może zdarzyć, że jesteś już w koszyku zakupowym i pojawia się pytanie, czy naprawdę tego chcę? Ja, czy naprawdę tego chcę? Wiecie, nie chodzi o to, czy ja to kupuję, żeby spełnić oczekiwania męża, czy kupuję to, żeby spełnić oczekiwania koleżanek z pracy, które mówią, że wyglądam staromodnie i powinnam zacząć kupować nowoczesne rzeczy. Zdarza się to bardzo często. Pytanie, czy ja naprawdę tego chcę? Jeśli odpowiedź brzmi nie, to bezapelacyjnie rezygnujesz z zakupu. Po prostu. Nie kupujesz dla kogoś. Ty masz to nosić, to ma być na twoim ciele, to ma z tobą współgrać, to ma być z tobą zgodne. Jeżeli to jest wybór kogoś innego, z którym ty się absolutnie nie zgadzasz, to ty się na to nie decydujesz. Po prostu musisz być dla siebie dobra. Tutaj trzeba włączyć taki element self-care, no że ten zdrowy egoizm to jest coś, co jest dla nas dobre. Jeśli jednak odpowiesz tak, czyli czy naprawdę tego chcę i w głowie pojawia ci się tak, chcę tego, to zadajesz sobie drugie pytanie, czy ja naprawdę tego potrzebuję? Oj, to jest problematyczne pytanie. Bo mogłoby się okazać, że w większości tych rzeczy, które my chcemy kupić, to my tak naprawdę nie potrzebujemy. Bo to się kończy na chceniu. A to chcenie wynika z tych naszych różnych autoregulacji i potrzeb. Czyli to nie jest tak, że ja potrzebuję kupić tą czarną bluzkę, ponieważ jutro idę, no nie wiem, pierwsze co mi się nasuwa to na pogrzeb. Bo idę gdzieś, gdzie obowiązuje ubiór i taki, że stosowna jest czarna bluzka. To jeżeli tak, to rzeczywiście ty tego potrzebujesz. Ale jeżeli ty masz czarne bluzki, albo ty nie musisz chodzić w tej czarnej bluzce akurat w najbliższym czasie, no to wiesz, tak w zgodzie ze sobą i zgodnie z prawdą, trzeba by było odpowiedzieć, no że nie. Ale jeśli odpowiesz, że tak, to okej, jeśli ty tego potrzebujesz, to kup to. Ale jeśli odpowiesz, że nie potrzebujesz tego, to możesz sobie po prostu pozwolić zrezygnować z zakupu. Nie powiem ci, że ty masz z niego zrezygnować. Ty sobie pozwól z niego zrezygnować. Powiedz do siebie, okej, pozwalam sobie kupić, albo nie kupić. I wtedy wybierzesz sama, czy kupisz, czy nie kupisz. No i nie sposób w tym przypadku tutaj wspomnieć też o takim elemencie, jakim jest ewentualna terapia. Jeśli czujesz, że naprawdę masz problem z zakupami, że po zakupach masz jakieś dziwne poczucie winy, że znowu coś kupiłam, a nie powinnam, jeżeli ukrywasz zakupy przed bliskimi, przed mężem, chłopakiem, jeżeli te zakupy wpędzają cię w problemy finansowe, tracisz kontrolę na przykład, zawalasz terminy przez zakupy, bądź dzieje się cokolwiek, co w jakiś negatywny sposób wpływa na twoje życie, to rozważ skontaktowanie się ze specjalistą. Ja wiem, że to tak brzmi, no niezbyt zachęcająco, ale w takich przypadkach właśnie te moje porady mogą mnie pomóc, albo ich wartość po prostu będzie marginalna. I jeżeli czujesz, że sytuacja jest poważna, to po prostu jej nie lekceważ i pozwól sobie pomóc,
bo samemu może być trudno. Tymczasem mam nadzieję, że te porady, które wcześniej wymieniłam, w jakiś sposób pozwolą Ci lepiej zrozumieć te nawykowe zakupy, te nadmierne zakupy, ten cały proces kupowania, który się dzieje w Twojej głowie i że być może wyniesiesz z tego jakiś taki choćby najmniejszy pomysł na to, jak kupować mniej. Będzie mi bardzo miło, jeśli podzielisz się ze mną w komentarzu swoją opinią o tym odcinku. A tymczasem bardzo dziękuję Ci za ten poświęcony czas i do usłyszenia. PS. Mam dla Ciebie jeszcze jeden taki tip. Jeżeli czujesz, że te zakupy to jest jakiś taki Twój problem, to zastosuj taką mantrę, taką afirmację. Powtarzaj sobie często: wszystko mam, albo mam już wszystko. Naprawdę ma to uwalniającą, taką uspokajającą moc. I kiedy znowu pojawi się jakaś taka ochota, żeby kupować, wydawać, powiedz tak do siebie w myślach albo na głos, jeżeli nikt nie słyszy: wszystko mam. Ja już wszystko mam. Do usłyszenia.